Cześć, witajcie na pięknych Mazurach. Dzisiaj temat agresywnej rodziny pszczelej. Tutaj mam rodzinę. Dostałem kiedyś rójkę od znajomego pszczelarza. No po prostu czorty takie, że bez kija nie podchodź. W zeszłym roku nie udało mi się znaleźć matki. Próbowałem dwa razy, przykładałem cały ul, korpus, wszystko. Nie udało mi się. A jak wiadomo, agresywna rodzina, to się nie chce zbyt często w niej grzebać. Wyroiła się w zeszłym roku. Znowu był czort. No i teraz parę dni temu, bodajże w piątek, a mamy dzisiaj poniedziałek, 27 kwietnia, postanowiłem, że w końcu przeżyję tę rodzinę. Póki jest mało pszczół, postaram się poszukać matki. Okazało się, że nie dość, że agresja dalej jest bez zmian, to matka czerwi trutowo. Gdzieś się coś nie poszło jej z nasienieniem i ta rodzina była słaba. Udało mi się znaleźć matkę, skasowałem tą matkę, poddałem im jedną ramkę z krytym czerwiem i z larwami z innej rodziny, żeby zobaczyć, co się będzie działo. To jest jedyna rodzina w mojej pasiece, o której muszę używać skórzanych rękawic. O dziw, na razie są spokojne. Zobaczymy, kiedy będą informowały, że nie mają matki. Jezu, jak w takich rękawicach się źle pracuje. To jest jakiś zapas. Skaczą do rąk. O, już widzę kuperki w górze, już informują, że nie mają matuli. O, są już mateczniki. To jest. Ja tej rodzince planuję za chwilę poddać matkę unasienioną z ulika mini plusa przezimowaną. Nie będę podawał w klateczce, tylko po prostu ze dwie ramki z mini plusem, z pszczołami, z matką. Postawię na gazetę, na korpus. O, zobaczcie, czerw rozstrzelony, trutowy, po części normalny, po części trutowy. Rodzina huczy. No już widzę, zaraz będzie ramka, którą im poddałem z innej rodziny. Stare. Stare, nie wiadomo co. Matecznik, o, tu jest pełny. Matecznik, tu jest pusty. Pusta. Nie potrafię już pracować w takich rękawicach, ale jak się denerwuję. najbardziej agresywna rodzina w mojej całej pasiece. I co mamy tutaj? No ale zobaczcie, jakie wredne dzikusy na larwach z ramki z innej rasy nie pociągnęły mateczników, nie pasowało im, a miały na czym? Miały na czym? A na swoich ramkach mateczniki pociągnęły. Trochę obawiam się właśnie, jak potraktują matkę nasienioną innej rasy, bo tu pójdzie Elgon albo Buckfast. Muszę zobaczyć, co mam. Co mam w ulikach. No ale są takie przypadki, że takie właśnie dzikusy niechętnie przyjmują inne rasy. A jak nawet przyjmą, ale próbują jakiejś cichej wymiany. Takie mają zachowania. No dobra, zamykam to i zaraz pójdę szykować. Dobra, idę szukać innej matki. Ale piękna przegra młodej pszczoły. No i dobra, jestem z powrotem. Znaleźć matkę w 3 korpusach mini. No nie takie proste, ale mam. No i dobra, co ja teraz będę tutaj robił? Zaginam sobie folię. Biorę sobie jakieś lokalne czasopismo. Czy mniej, czy bardziej poczytne, tego nie wiem, bo nie czytam. Dobra. Drugi korpus. Sprawdzę, czy coś widać. Ok, trochę podniosę. O, teraz trochę lepiej widać. I tak, robię troszeczkę parę dziurek, żeby pszczoły miały jakiś tam kontakt, że tu na górze coś jest. Są takie delikatne dziurki, tak aby po prostu czuły, że coś jest. Nie są to dziurki na wylot, ale nadcinam dłutem gazetę między ramkami. No i teraz korpus z mini, może tak postawię. Stawiam tutaj, pokażę wam, co tu jest, tylko zobaczę, czy coś widać. Widać. Dobra, już tych agresywnych pszczół tak nie ma, to trochę latają, ale ściągnę rękawice, bo nie dam rady w tym robić. mam tutaj. Gdzieś była mateczka. Zaraz ją poszukamy. Tutaj są piękne pszczoły Buckfast. Zero agresji. Coś cudownego. Zaraz ją znajdę, pokażę wam. Za tydzień nakręcę drugą część tego filmiku, żeby zobaczyć, czy wszystko wypaliło, czy jest ok. O proszę, jest tutaj mateczka z zielonym opalitkiem, zeszłoroczna mateczka Buckfast. I tak, jedna ramka jest z pokarmem, druga ramka jest z szczerwiem, tutaj jest węza, tak tylko po prostu, żeby wypełnić ten ulik i już. Na górę. Nie kładę żadnej folii, żeby wentylacja trochę była w korku, jest, korek jest wentylowany. Zamykam to. Zamykam daszek. To na tyle. Za tydzień nakręcę drugą część. Zobaczymy, jak wygląda tutaj sytuacja. Na razie, cześć.